Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Dead Space'a po drugiej godzinie w nocy. Tak, czyli kolejny odcinek pełen strachu i troszeczkę emocji. Kendra, if you can hear me, see if you can get to the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker? They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it. You're lying. Back up! I am not the bad guy here. Ross shake you right now, you're gonna have to trust that I don't know anything about it. We enter the debris field. Get to the captain's nest. I'll explain everything later. Hammer down. Ot. Dobra, gdzie mam to iść? Ale kurde, kontrol miał być. A, dobrze, w tą stronę ciągnę. Tak. Wow! O kurde. Won mi stąd. Już, kurde. Kolejna, pierwsza minuta i znowu strach. Moment. Ciebie, chyba no. Przecież tu idzie naprawdę się wystraszyć momentami. O, jest nasz magazyn. Dobra, co w ekwipunku mamy? Te złote półprzewodniki. Aha, to jest do sprzedaży, okej. Dobra, i mamy teraz trochę kasy. No, co takiego sprzedać? Rozpruwacz, no zostawiłbym. Pulsację oczywiście zostawiamy. Stelaże liniowe na sprzedaż, bo kurde to się w ogóle i tą energię plazmówkę też. Zestaw stazy. No jeden bym to sprzedał. Okej, dobra, mamy trochę kasy. Teraz patrzę, co tu można kupić. Pistolet linowy, to się nie przyda. To jest darmówka. Miotacz ognia. Energia plazmowa. Węzeł mocy. A dzisiaj chciałbym mieć do czynienia z miotaczem ognia. Mianowicie przetestujemy nową broń. I zobaczymy, jaką ona będzie robiła siekę. Dobrze. Czyli teraz w ekwipunek jeszcze wejdziemy i wyposażymy tą broń. Dobra, i testujemy dzisiaj nowe cudo. Zobaczymy, jak ono się sprawdzi. Weźmy sobie jakąś apteczkę właśnie. Tak, otwieraj. What the fuck? Co to za duży kotu? Ja myślałem, że spadła lodówka z Kinder Pinguja, ale okej. Myślałem, że się nażre słodyczy. O, coś tam jest. To od razu do podniesienia. Wszędzie te ostrza są. O kurde. Ale jak tu raz może tupnąć porządnie, że to będzie masakra. Dobra, wbijamy tutaj, nie? Nie da się? Nie da się. Kurde, coś z myszką mamy. Czasem nie tak. Dobra, to może tutaj zamknięte. Co za ciulstwo. No chodźże gdzieś. O, tu jeszcze jakieś szapeczki z hajsami. Więc warto się tu bardziej rozejrzeć. O, hajsy. Dużo hajsów. Paliwo, o, paliwo miotacza. Właśnie. Czyli chyba w dobrym momencie kupiłem to. Gdyż właśnie mi się teraz takie coś może przydać. A, to pewnie, o, jest save. Można zapisać już na gotowe. Tak, zapisz mi te postępy. Dobra.
Czyli chyba w dobrym momencie kupiłem ten miotacz ognia. Ale moment, jeszcze sprawdzę inne szafeczki. Ej, co jest? Aha, bo nacisnąłem caps locka i nie mogłem sprintować. Wszystko to tłumaczy. Okej, bierzemy wszystko, co tu się da. Okej, dobra, wszystko. Czyściusieńko. Czyli teraz wchodzimy piętro niżej. To my jesteśmy, kurde, już w kosmosie, tak oficjalnie to patrząc na to. Winda towarowa. Okej. Szykuj się, szykuj się. 125. Wow. Trzeba będzie rozważnie tylko używać. A to co? Schemat, kombinezon poziom trzeci. Ciekawe. Moment. Schemat. A nie chcę upuszczać, no kurde, no. Mamy trzy węzły mocy. Więc jakieś skille by warto było jakieś poulepszać. Isaac. Damn, you scared me. Place is making me jump. Spokojnie. I see. O, tu wykopiemy skrzynkę. A w niej... O, kolejne paliwo miotacza. Świetnie. Dobra, idźcie mi z tym gównem. Okej, dobra. A, to jesteś, czarnuszku. Mogę cię podpalić? Tak, już jesteś czarny. A, dobra, nie będę cię palił bardziej. Aha. By the way, Isaac. Be careful. I saw something out there. I don't know what. I only got a glimpse. It was big. Może jakiś boss. Really big. Albo jakaś maszkara. Jakieś duże gówno. Dobra. Idziemy z tym. Aha, czyli to nasza myśl. Ale dziwne, dobra. Uciekamy z powrotem. Dobra, wracamy się. A możemy walnąć tu kolejnego save'a. Wiecie, że mi się... O, już mamy 3 godziny rozgrywki. Ogólnie. Nie jest źle. Jak dla mnie. Dobra, gdzie to idziemy? Okej. Kierunek prosto. Bez żadnych... Yes! O kurde! Oj, 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 oj. O kurde. Te zjarany. Dobrze. Kurde, no. Oj, oj, oj. No kurde, pal się. Młody. Kamentów. Cholera. Mamy nieciekawą sytuację, ale tu widzę, mamy 5000 końców. Ładnie. Moment, zmień broń. A czekaj, możesz chyba przeładować, nie? A, tylko 50, to zmień teraz broń. Moment. Weź teraz karabin pulsacyjny, dobra. Idź. Z takim stanem HP, ale no idź. Tak, uruchom. Dobra. O, warsztat. Dobra, to teraz jakiś upgrade. Okej. Miotacz ognia, karabin pulsacyjny, rozpruwaczka. No dałbym coś teraz, karabin pulsacyjny. Mianowicie szybkość przeładowywania. To jest jedno. Zejdźmy stąd. Do rigu byśmy dali na przykład, nie wiem, więcej punktów wytrzymałości, ale widzę, że nie wykryje.
Tak, przydziel. Dobra. O to chodzi. Stada to jeszcze jako tako ujdzie. Miotacz ognia. Przeładowanie. Czas trwania by się przydało, ale no nie da się. Dodajmy mu tą pojemność. O, żeby tego było więcej. Dobra, upgrade dokonane. Tylko nasz stan życia jest naruszony. Kurde, jakaś apteczka by się przydała, no. Powaga. Może w tej szafeczce jest. Okej. Załóż to paliwo miotacza. Nie przeładuję tego. O, jest, dobra. Chociaż w takim momencie mnie to uratowało. A, jakiś baniak. Tylko coś się nie przydał. A tu jeszcze coś jest. Co tu mamy? O, węzeł mocy. Moment. To jeszcze jakiś jeden upgrade. Tak przy okazji. Skoro do tego dochodzimy. To... Tak, tlen. Poziom wytrzymałości. Ale to by nam nic nie dało w sumie. No właśnie. Do rozpruwaczki, karabin pulsacyjny. A dajmy mu już to maksymalne przeładowanie. A nie, to daleko jeszcze mam do tego. O. No to ciężko będzie. Pojemność. A zwiększ mu tą pojemność. Żeby miał już do setki. Dobrze. Dobra decyzja. Dobra, teraz mogę stąd wyjść bez problemu. Ale kurde, to wielkie... Czekaj, chciałbym je jakoś rozbić. O, proszę, idzie. Idzie jakoś to rozbić. No, o jest. Rozczłonkowywuje to. No, przynajmniej posprzątane. Jeb. Kurde, jakie to było wielkie i paskudne. Jebut, dobra. Pobawiliśmy się członkami. Jeb. Dobra, starczy już tak wrażeń. Okej, magazyn. O, kupmy sobie zapas tych medykamentów, bo mamy jej brak. Okej, dobra, 11 tysięcy. Gdzie są te... Zaraz, gdzie są te medykamenty? Moment, medykamenty. O jest, średni, czekajcie to. Tak zrobimy. A kupmy jeszcze za tyle. Dobra. I git. I pociski pulsacyjne. Żeby było. No i dobra, robimy pulsacyjny. Opłaci nam się, bo teraz już mamy 100 ammo w jednym magazynku, więc to jest naprawdę coś. Dobra, myślałem, że to się zaraz ruszy i mnie jakoś powali, czy zaskoczy bardziej. A dobra. Co tu leży? O, mały zestaw medyczny. Przyda się. Bardzo się przyda. Gdzie teraz? No to żeśmy źle poszli, no. To jak my chodzimy? Dobra, czyli no mamy iść w tą stronę. I gdzie dalej potem, bo ja nie czaję. Aha, dobra, takie buty. No cóż, nie zauważyłem tego, jak to bawiłem się tym trupem. You'll all be tried for mutiny. Kind, make them listen to reason. Settle down, Ben. Hold him. By maritime law, Article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Mathias unfit for duty. The marker must be delivered to the church. Terence, please. I'm sorry, Ben, but I can't let you do this. Traitor. Heretic! Hold his head. Murder up! Hold him!
Kurde. What the fuck? No cieszę się, że nie żyje, ale... To ma coś wspólnego, no. Okej, ciągle jakieś paliwa do miotacza. Nie no, załóż jednak. Nie jestem zdecydowany dzisiaj jakoś o te bronie. Zważając na to, że właśnie już kupiłem ten miotacz ognia. Ale no, ryzyk fizyk. Dobra, zapis jest świetnie, cieszę się po prostu. Idziemy dalej. Co to mamy? Laser stykowy. Kurde, coś muszę wywalić. Coś wywalić muszę. Najlepiej jakby się to wywaliło. I coś jeszcze na pewno. No i to jeszcze raz. No kurde, bo to nie będziemy z tego korzystać. Dobra. Laser stykowy. A to może być interesujące doświadczenie. Dobra. O, ładnie się pal się gno. Żebyś mi więcej nie wstał. Pal się. Jest. Nie, myślałem, że oszaleję. A, tu mi ładownia stazy funduje. Dobra, nie, tego nie zbieram, no. Dobra, 800 kredytów. Tyle może mi starczyć. Ale straszą mnie. Naprawdę to było coś. Dobra. It looks like some of the gravity plating is malfunctioning. Keep an eye out for any kind of distortion effect coming from the floor. It could be dangerous. Wiem, że to może być niebezpieczne, stary. Lol. Szybkie. Lol. Pal się, no. Ładnie. Ekstra. Spalony. Jak w meczu. O, super. Kurwa. Ale ja jestem głupi. Sorki, ale no to co zobaczyłem teraz to jest po prostu facepalm, facepalmów. Kurde, no na kij ja tam wchodziłem. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. I tyle. Aha, i on w to wejdzie, dobra. Aha. I ty też w to wejdziesz. Te, to pominęło. Kurde. No, tak miło. No fajnie, że ekwipunek zapełniony. Coś muszę wywalić. Ja tu muszę mieć wietrznie, jakiś bajzel. Wywal mi to, tak, dokładnie. Okej, okay, dobra. O, już jestem wyleczony na fulla i teraz ja muszę uważać. A moment. Zrobimy takie buty. Ło. Ciekawa zabawa będzie z tym. Puść. O, jak mi przykro, chciałem powiedzieć, a nie miło. Ale teraz ja mam problem. No pal się, no. O, pięknie. Jakby takie magnesy, bo to są jakby pola, robią się z nas placki. Weź, no może ty lepiej weź ten karabin pulsacyjny, bo ja mam wszelkie obawy, że coś tu może być nie tak. Dobra, gdzie to mamy iść dalej? Tutaj. Dobra. Ulol.
przeładowanie, reloading, pięknie. Aha, fajnie, że przeciwnik jest za nami. Poszłeś mi stąd. Dobra. Co tam masz? Znowu hajsy. No nic, więcej was nie stać. Powaga. Dobra, i co? Co dalej? O kurde. A, teraz te paki to przenieść. Idealnie. Można iść. A tu sprawdzę coś. Tak na szybko. Ale chyba nic tu nie ma. O kurde. To jest opita noga, coś. O kurde. Poszło. Zdechłeś. Proszę bardzo. Szybko i sprawnie. O, węzeł mocy. Przyda się. Ale kurde, wiedziałem, że coś jeszcze takiego wystąpi. Nie, tego nie zbieram nawet. To mi się w ogóle nie opłaca. O kurde. Oj, na to ja muszę uważać. I jakiś sposób na to musi być. Chyba już wiem co. Tylko w którą stronę teraz, dobra. Dobra, aha. Ship systems junction box rerouted. I'm making some progress with the tracking grid. One of the cannons is giving me a hard time. Keep moving. A, już się udało. To dobrze. I co teraz? Aha, czyli zrobiliśmy już swoje. Uciekamy. Dobra. Czajmy bazę. Ach, kurde, to jest dzisiaj masakryczny odcinek. Może mniej masakryczny niż wcześniej, ale to co tu się dzieje, to jest też naprawdę ciulstwo, masakra i jeszcze gorsze rzeczy. Dobra. Nie! Wiedziałem, że tam wejdę. Kurwa. Sorry. Naprawdę sorry, ale nie patrzyłem się pod nogi i znowu przykry incydent. Aha, dobra, czyli mogę już stąd uciekać praktycznie. Dobrze. Bo niespecjalnie mi to sprawiało przyjemność, jakbym miał to wszystko powtarzać. No kurde no. Weź tą szafeczkę, odsuń. Dobra. A teraz unikaj tego ciulstwa, unikaj. Please, Lisa. Dobra. Dobrze idziemy? Dobrze. Dobra. Żyjemy. Na całe szczęście. Oby był najbliższy jakiś save i kończymy odcinek. Bo ja mam dość. Jak na tą godzinę. No nie, jeszcze was zabrakło. To po mistrzostku żeśmy z nich zniszczyli. Co tu masz? O, paliwo miotacza, przyda się. Jest nasz sejwik. Dobrze. Zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Dead Space'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I następny odcinek będzie z niedzieli na poniedziałek. Postanowiłem, że nocne Dead Space'y są o wiele lepsze niż takie po 22. Dobrze, to się trzymajcie, na razie. Yo.